Dzień dobry moi kochani, Lubawa, Sandela, takie piękne okoliczności. Ja póki co kieruję się w dół rzeki i będę szedł w górę, żeby tutaj wyjść właśnie. Także zobaczymy, czy coś wyjdzie, czy nie. Jest godzina która? 6:14, no takie wakacje to ja rozumiem. Powiem wam, że kroka nie zrobiłem. Jednego małego kroka nie zrobiłem. Kasztelanek i rurka pierwsza dzisiaj. No i co tym razem? O, patrzcie, grosik wpada. A tutejsze rzeki są obfite w żelazną walutę, kurde. Grosiczek. Łyżeczka jakaś. Ale mnie o tym. Bo tu coś łapie. Flamingóweczka oczywiście będzie podjęta w drodze powrotnej. O kurcze. Ale tu są kamloty. O, ale Basia coś coraz lepiej czuje. O właśnie. A takie to Artur lubi. Patrzcie, jaka pała. Łyżeczkę wyczyściłem. Myślałem, że coś starego, ale tu jest stainless steel made in Poland. Także huta, a czyszcząc łyżeczkę jeszcze takie coś fajnego, zobaczcie. O. Dwa kroki dalej. Co to jest? Kurde, no powiem wam, jak nie kochać tej sandelki. Drugie trafo dzisiaj. Znaczy dzisiaj w sumie, bo ostatnio jak byłem, to podjąłem takie dwa razy większe trafo. No, piękna znajdka. A tutaj jest wek. Wek leży. Proszę. Negatyw wam pokażę. Wek. No, piękne. Zobaczcie, jaka kłuda. A co powiecie na koło od roweru, ale z brzegu? O, patrzcie, nie tylko koło od roweru. Kielnia, tak? Gradzka. Tu jest stare niebieskie szkło. To sobie chyba zostawię, wiecie? Znaczy to pójdzie do huty, a to sobie zostawię. To pójdzie do taszki. A kurczę. Weźmiemy tajgerka. Tu w ogóle kość wystaje. O, zobaczcie. Niezły syf. No powiem wam, że masakra. Dla mnie po prostu kamloty. A Baśka pod takimi kamieniami coś wyczuła. O kurczę, tu jest taki jeden, co najbardziej przeszkadza, ale on jest po prostu gigantyczny i ja nie wiem, jak ona to zrobiła, że ona przez takiego kamlota poczuła tu cokolwiek. No ale to zrobiła. O, patrzcie, no, cegła nawet. O, zobaczcie, jak się przyssała. Co tam mąż działcha? O. No patrzcie, jaką lagę wyczuła wariotka. No, piękny motyw. Dobra. Już sobie wyjęła. Co to jest? Od wózka sklepowego. Kurczę. No, takich rzeczy to się nikt nie spodziewał. I pyk, i coś mamy.
i coś Basieńka sobie podejmuje. Co tym razem? O, taka żeliwna rureczka. Co to dla niej? Piękna znajdka. O, ale to nie wszystko. To nie wszystko. Ale gwoździur. Ja nie mogę, patrzcie, kwadratowy. Pewnie jeszcze kowalski. No jest niestety tyle kamieni, to wszystko jest tak twarde, że kurde kapuje paznokcie. No, taka blaszunia. Świetnie. A tu coś leży. Zobaczcie. Co to jest? To jest stary robot sprzątający. Kasia się chyba nazywały. No, wiele z niego nie zostało. Oj. Ale co zostało, to pójdzie do huty. Wiadomo. O kurde. Idzie. Wyrywa. Puszczaj. No patrzcie, jaka ruła. No, jest pysznie, nie? Pewnie, że jest pysznie. Idzie. Patrzcie. Co ona wyczuła? Kurde. 20 cm pod żwirem. Takie coś. No coś tam. O jest, dobra. Ja już to czuję. Blacha. Jest blacha. O, jest blacha. Ach, patrzcie, jaka blacha. Blaszunia. No, i w ten oto sposób gramy zamieniają się w kilogramy. Oj, wyjdzie. I pięknie. I znowu sztaba, nie sztaba. A to jest zamknięcie szopy. Dobrze. Powiedzcie mi, co widzicie tutaj oprócz tych dwóch ślimaków, które tu się gonią. Bo ja widzę takie coś. O. Jakiś zawór. Ach, czy zawór. Nie wiem, czy zawór, ale hydraulika. Tu jest mosiąc. Mosiąc połączony ze stalą. To co? To idzie do siatuni. Pysznie. Dzień bez zawiasu, dniem straconym. No to wiadomo, nie? Ten taki ozdobny, ładny. Taki, o. Fajnie. Poszedł? Poszedł, tylko co to jest? Kto wie, co to jest? Otwierasz do konserw. Tak. O kurde. No, noga od wanny. To już otwierać do końca nie jest. Patrzcie, co idzie. No, jakiś taki fajny zegnę to, czy nie? O, trochę zegnę. Dobra. Ale to nie wszystko. O, beton zbrojony. To na brzeg. Jakieś śrubki, ogniwo łańcucha, ale zaraz wam coś pokażę. Widzicie ją już? Tu jest. Patrzcie. Podkowa na oko. Pięknicha. Kurde. Cudeńko. Co to się robi? Co to jest?
gwóźdź jakiś taki dziwny. I jeszcze. I zobaczcie, jak kret fajnie szedł. Pyk, 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 pyk. Nabrzeżem normalnie, portowym. Tu coś jeszcze łapie. Dzień dobry. Niech pan zobaczy, co dobrego. Znaczy na złą wychodzi, nie? Bo Jana, no ale podkowa jest. Jest parę fajnych takich rzeczy. Tam wcześniej wiadro już mam jedno takie zostawione. Także zaraz na skup pojedziemy i takie w czasy, wie pan, o co chodzi. No ale idą takie, teraz wyszło, niech pan zobaczy. No stare, kute rzeczy, nie mam pojęcia. No nie mam pojęcia, co to mogło być. Tu łamane, tak, ale on jest, niech pan zobaczy, on jest bolcem tutaj. No tak, ale to był dłuższy gwóźdź, nie? Tylko on tu jest zaokrąglony. No jest, to jest złamany po prostu. Nie, niech pan zobaczy. To nie, to się jest... poobrabiało, to był kiedyś. Myśli pan? Po prostu znaczy, do tej wygląda jak... Nie wiem, czy to nie był szkobel jakiś, nie wiem, do przyczepy starej. Jak to, konstrukcję dachową robili, to najpierw tymi takimi kołkami zabijali, a potem czymś takim. Nie? Aha, w ten sposób. No nie musiał być, bo wiercili otwór i wbijali, żeby drewno nie pękło. No tak, ma pan rację, no. Miłego dnia! Dzięki! Jeszcze raz? A, dziękuję! No, jest. Takie coś. Taka niby rurka. Wszystko i nic. Z wałowa, moi kochani. Takie, o. O, widzicie, co Baśka robi? No to chce coś zeżreć po prostu. A ona też kawy nie piła, tak jak ja jeszcze. Więc jest agresywna. Dobra. Wyciągamy to, co mamy. Patrzcie na to. Jaki był gąsior piękny. W jakim pięknym kolorze. No ale był i spoczął tutaj na brzegu. A tymczasem o, skarpetka. Tym razem nie zabiorę. Niestety. I tu znowu coś jest. O, proszę, już wyjęła. Wariatka. No, tu była miedziuszka. Jeszcze troszkę zostało. Nie wiem, co to jest, ale tu przyłożyłem i złapałem coś takiego. Parfucle zostają. Tu widzę jakąś dupkę z butelki. No, niestety potuczone. O, coś starego. Coś fest starego. O kurczę, a to nie jest tu wszystko. O, teraz to będzie wszystko. Zobaczcie, jaka fajna. To wiadro będzie ciężkie chyba, bo drobnicy idzie dużo. A wiecie, że drobnica to szczelnie wypełnia wiadro. Jest kurde śmieci, że dajcie spokój. Coś tu jest. Coś go się przyzywa. No to chyba nie jest. Oj, to nie było to. Ojcie. Basia sobie wyrwała żeliwniak. Idzie. No, ale kąseczek. Kąseczek kątowniczka. Taki piękny. O, patrzcie, patrzcie, co się robi.
Pręciur, a tu jest półpodkowy, gdzie? Co to jest? Kurde, to jest ucięta główka z szyny. Ale grubas. Aha. Basia zrobiła odchył od normy. O, proszę. Tak to działa, widzicie. Basia daje sygnał, a operator Basi, czyli ja, musi go odczytać. Tu jest masa mirabelek na dnie. A z tych mirabelek Basia coś chce sobie podjąć delikatnie. No i jakby jej się udało. Taki pręciur. Zacny. Nie podejmie chyba. No może podejmie. Ale to nie jest wszystko, bo jeszcze Baśkę do dołu ciągnie. O, kurde. Fajne blachy, fajne grube kąski. Łańcuch. Od jakiegoś motura. O, słyszeliście to? No, tam jest kaliber. Co to jest? Na razie jeszcze nie wyjdzie. Na razie idą gwóźdki. Wyszło. Blasysko z pieca. I gwoździe. No to nie wszystko. Jednak nie. Żelazko. No to teraz sobie Artur to odczepę. Ja pierdzielę. A jest. Tak, ciekawe kto to zataszczy do samochodu. A blisko nie mam. Może uda się odważyć, zamiast palce katować, nie? O, pewnie, że tak. I coś drgnęło. No. Taka blacha. Ale franca. Tak, kurde, zakopana w tym mule. O, w mule łóż. I co? O, jeszcze taka śrubeczka. Patrzcie, co z ziemi wytargałem. Resztki kuchni. To się chyba Westfalka nazywało, nie? Taka kuchnia. Nie wiem, po co ją wytargałem, bo już nie mogę się zabrać. A tu jeszcze mało, nie? Mało, wciąż mało. Oj, kurczę. Powiem wam, że nie zabiorę się. No nie ma takiej możliwości, żebym się stąd zabrał dzisiaj. O, jeszcze taka dłużyca z glonami. I tu coś jeszcze majaczy. Kompresja. I co teraz? Wyjęte. Kamlot. Dobra, idziemy dalej. To cholerstwo jest tak ciężkie, że zastanawiam się, czy to wody nie nabrało, wiecie? No ale drobnica tak właśnie wypełnia dno fajnie, że jest to dźwigać potem.
Wiecie co? Ja już się nie będę włączał. W takim pięknym miejscu jestem. W Lubawie. O. Nie będę się włączał. Może i nie. A może i tak. Ostatni fancier, wiecie, i widzimy się na podsumowaniu albo już po sprzedaży złomu i tak może będzie lepiej. Wiecie, bo kurde, tu jest jakaś masakra. Idzie. A, stoję na tym czymś w ogóle. Spoko, nie? O. Taki płaskownik. O. Wykończy mnie ta rzeczka. Dobra. Widzimy się po sprzedaży złomu. Papaty. Tak wiem, miałem się nie włączać, ale wiecie jak to jest. Jak się wyłączysz, to wtedy wychodzą najlepsze fanty. Patrzcie na to. Jaka podkowa. Łot konia giganta. Ale patrzcie jaki stan. Prześwietna jest po prostu. Przepiękna. Kurde. To tak na dobry koniec. I tak moi kochani. Było pełno, jest puściutko. Podkowy zostały. Trafo w siatce. Pokrywka weka, tutaj złomik jest po złotówce, wpadło 64 kilo, minus 4%, także wyliczcie sobie sami, co i jak, no jest grubo, taka zabawa, to ja rozumiem. Trzymajcie się, papaty.